Cześć, z tej strony Krzysztof, witam serdecznie na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia kolejnego odcinka z wyprawy na Bieszczady. Jak wiecie z poprzedniej części, do której link powinien gdzieś tutaj się znaleźć, pojawić. No, mieliśmy troszeczkę kłopotów z dotarciem na miejsce, ale czy udało nam się zrobić małą pętlę bieszczadzką i w jaki sposób poradziliśmy sobie z kłopotami, które nas spotkały? Tego dowiecie się właśnie z tego odcinka, dlatego zapraszam serdecznie do oglądania. Z pomocą właściciela domków udało ściągnąć się motocykl, przywieźć go busem. Rozładowane konsternacja, właściciel motocykla Yamaha Dragstar stwierdził, że już kiedyś miał taki problem i to na pewno jest regulator napięcia. No nie było wśród nas żadnego mechanika, żeby potwierdzić jego diagnozę. No właściciel chyba wie, co mówi, no więc okej. Okay. Więc żeby jakoś rozładować te lekkie napięcie, które powstało, rozpakowaliśmy się, usiedliśmy, rozpaliliśmy grilla. No i zaczęło się szukanie części. Oczywiście jeszcze jakieś tam próby skontaktowania się z miejscowymi mechanikami. No niestety nie udało się, więc zostawiliśmy temat do rana. Od rana szukanie. Jeszcze raz w sklepie przywieziony prostownik, naładowany akumulator. Część znaleziona, zapakowaliśmy się na dwie maszyny, pojechaliśmy do sklepu. No i zaczęła się, po powrocie, zaczęła się zabawa. Słuchajcie, mówiłem w pierwszej części, dzielicie się kluczami, żeby nie wozić tego samego, żeby nie dublować, żeby nie obciążać niepotrzebnie motocykli. Ale jeśli posiadacie, tak jak Jacek, DAX motocykl w wersji amerykańskiej z amerykańskimi śrubami, nakrętkami, słuchajcie, urwanie głowy. Próbowaliśmy wszystkim, co się dało. Calowe śruby. Nie mówię, że zostaliśmy pokonani, ale naprawdę przy pomocy gospodarza, jakieś klucze, jakieś gedory płaskie, podkładanie śrubokrętu. Żeby dostać się do regulatora napięcia w Dragstarze, trzeba zdemontować cały układ wydechowy, więc łącznie z odkręceniem, zdemontowaniem końcówek z kolektorów, z cylindrów. No więc naprawdę zabawa niesamowita. Mam trzy zdjęcia, wrzucę. Nie chcieliśmy później gdzieś tam, nawet nie było głowy na to, żeby jakieś jeszcze zdjęcia cykać, to dokumentować. I wiecie co? I tak w końcu mówię właścicielowi, mówię, ja coś powinienem cię kopnąć za przeproszeniem w 4 litery, bo wiesz, że masz taki motocykl i nie masz swoich kluczy, nie masz przynajmniej takiego, nie, klucza. No i nagle się okazało, że kolega olśniło. Miał, znalazł akurat ten klucz, udało się wszystko zdemontować. Zamieniliśmy ten regulator napięcia, nie do końca przekonani, czy to będzie to, no ale po uruchomieniu motocykla okazało się, że ładuje. No to jak ładuje, no to wielka radość. Składamy, pakujemy się i ruszamy na małą pętlę. Może nie do końca z planem, może troszeczkę z opóźnieniem. Jeszcze w międzyczasie troszeczkę nas przegoniła ulewa, na szczęście krótka, 20-minutowa, więc nie było dużych przestojów. Zdążyliśmy wszystko poprzykrywać, motocykl przykryć pandeką. No i ruszyliśmy w trasę. Także pamiętajcie, jeśli macie nietypowy motocykl, jeśli macie motocykl w wersji amerykańskiej, gdzie są calowe klucze, musicie je zabrać, bo naprawdę mało kto jest wam w stanie na trasie pomóc. Tu jesteście zdani na siebie, przynajmniej jeśli chodzi o rozkręcenie pewnych elementów motocyklu.
Dość opowieści, zapraszam do oglądania krótkiej relacji z małej pętli. Thank you.
14 km przed końcem trasy maszyna ponownie odmówiła posłuszeństwa. Dokładnie ta sama awaria, co oznaczyło, że to jednak nie był regulator napięcia. Padła decyzja, że maszyna wraca do domu. Telefon do znajomego właściciela buta, czy da radę przyjechać, zabrać, odwieźć z powrotem. Teraz pytanie, co zrobić z motocyklem? No, próbowaliśmy jeszcze kawałek pociągnąć dalej. Okazało się, że jednak nie, więc dopchnęliśmy w zasadzie motocykl do pierwszego domu, który był po drodze. Rozmowa z właścicielami, prośba o możliwość pozostawienia motocykla. Pozwoliłem sobie wrzucić jeszcze kilka, montując film, pokazać wam, jak wygląda droga. Ja naliczyłem 7 wahadeł. Polańczyk, Solina, jeszcze nawet przed Polańczykiem. Jeśli tam się wybieracie, no trzeba uzbroić się naprawdę w dużą cierpliwość, bo jest, tak jak widzieliście, wahadło na wahadle. Specjalnie zostawiłem jeden fragment pokazujący, jakie tam są korki, ile jest samochodów czekających na to, aby przejechać. Ja uważam, że mimo wszystko warto przejechać. Na pewno będziemy powtarzać jeszcze raz wyjazd z Bieszczady, ale to myślę nie prędzej, gdzieś tak za 5 lat, ponieważ wydaje mi się, że prędzej nie ogarnę tematy remontu dróg. Ja będę dzisiaj miał tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do komentowania oraz zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. Tym razem już wielka pętla bieszczadzka plus mały bonusik. Zapraszam do oglądania. Jeszcze raz dziękuję.